Siemaneczko, z tej strony RT Gamer. Witam was bardzo serdecznie u Króla Edena. A w dniu dzisiejszym przegadamy sobie tematykę tego, co się wydarzyło w ostatnim dniu, czyli dodano patch 1.0.55, która jest przed łatką 1.0.6 i w tej łatce próbują takie mikrobalanse wprowadzić. W 1.0.6 obiecali nam medium i large landy, będziemy mieli jakiś cooling spawn i będziemy mieli legendarne ryby. Ale o tym powiedzą nam na końcu patcha, także przechodzimy płynnie przez pierwszą stronę i mamy tutaj informację o systemie proxy. Podczas open bety oni używali globalnego proxy system, który sprawował się świetnie, ale po uruchomieniu tam 5% graczy ma problemy z połączeniem, dlatego teraz jeżeli będziecie mieli problemy z tym połączeniem, to w menu głównym możecie sobie taką opcję wyłączyć albo włączyć, żeby sprawdzić, czy wam będzie lepiej gra chodziła na takiej zasadzie. Tutaj jest głównie Europa i South America, będzie się logowała automatycznie, także nie będzie z tym problemu. Kolejna rzecz, reputacja i profesja. Dodali nam w poprzedniej wersji, że możemy sobie raz zresetować reputację i profesję, a drugi raz już za Raven Coiny. Teraz to zmienili, że można resetować sobie za pomocą Down Essence zamiast Raven Coinów. Także świetna decyzja, ponieważ tam to było trochę drogawe, jeżeli tak się na to patrzyło. A tutaj Down Essence można zdobywać w grze, także jest troszeczkę prościej. Dodatkowo dali free reset dla reputacji i profesji na wszystkie twoje drzewka. Nie jest to tylko na jedno drzewko, ale możesz sobie zresetować każde. Także super. Generalne zmiany dodali, że częściej się pojawia ten dynamiczny event Possessed by Resistment. To jest ten event, którego nie można było wyłapać na harbor, na tej wyspie, ponieważ on tam służył do tego, żeby achievementa zaliczyć. No i bardzo, bardzo rzadko on się pojawiał. A ci, co o nim pamiętali, że on się w ogóle pojawił, to już pewnie dawno w tej grze nie żyją albo nie grają. Dlatego teraz postanowili twórcy, że będzie on częściej, no i zablokowali możliwość wysyłania tych takich prywatnych wiadomości poniżej Legacy 10. To trochę usprawnia, że ktoś nie zakłada konta bota i od razu spamuje na prywatnym messengeru. Także to akurat spoko. Bardzo fajny pomysł z ich strony, że to dodali. No i co? Mamy Rangers Company. Zauważyli, że niektóre przedmioty z rangi 9 kosztowały mniej, a dawały dużo. W związku z czym, póki jeszcze nikt nie wbił rangi 9, no to pozmieniali niektóre ceny pierścieni oraz ile bounty marku będą kosztowały, a także usunęli te tutaj pierścionki, czyli Light Sigil, Dragon's Deviance, Shadow Marks i Stardust Bangle. Te cztery usunęli, dodadzą w patchu 1.0.7 jakieś inne, no i chcą, żeby docelowo zbieranie ringów wyglądało trochę inaczej. Jeżeli chodzi o ceny, no to jak widzicie sobie tutaj na załączonym obrazku, zwiększono drastycznie ceny, bo wszystkie praktycznie ze 155 tysięcy na 425 tysięcy, no i bounty też dużo więcej, bo nie 580, a 850, także sporo. Niektóre, jak widzicie, nawet 525 tysięcy kosztują trinkety, no i 900 bounty marksów, także dosyć sporo. Tutaj już 1050 i 650 tysięcy. A nawet najdroższe trinkety 725 tysięcy oraz 1150 bounty marksów, także ogromne, ogromne koszty. Jeżeli chodzi o poprawki, no to dodali tutaj kilka poprawek, czyli na Frost Stepach teraz są prawidłowe statusy PvP, na War Mode Channelu, ponieważ nie było takim, jak takie były błędy. Creeping Dagger nie generuje już aretu, tak jak dawał przy reaktywacji. No, hodowla Moa tam jakaś była zbugowana, więc troszeczkę poprawili, żeby już się nie blokowała. Battle List teraz pokazuje poprawnie życie graczy. Naprawiono błędy, które pokazywały, że nasz statek miał więcej życia, kiedy nosiliśmy trade packa. Teraz już to jest naprawione. Naprawiono błąd, który w ogóle to jest jakaś dziwna sprawa. Naprawiono błąd, który powodował, że ludzie, którzy mieli PK, mogli wejść do swojego domku. To już nie mogą. Naprawili market, że już się nie będzie blokował, jak się odsuniemy od NPC-a. No i tak naprawdę naprawiono jeszcze jeden błąd, że gracze z niższymi rangami mogli tych z wyższymi w gildii
obniżać im rangi. To już tego nie mogą zrobić. To w ogóle ciekawostka śmieszna musiała być tam w gildiach. No i co? Żeby poprawić wrażenia z rozgrywki i zapewnić zrównoważone środowisko Ravendown, aktualizacja 1.0.5.5 wprowadza kilka zmian. Na moje to są duże zmiany, no ale zaraz o wszystkim się dowiecie. Oni chcą tam cały czas kombinować z tymi skillami, ciągle coś zmieniać, sprawdzać, aby tam docelowo do tej mety, która jest tam endgame'owa, wszystkie te klasy były równomiernie zbalansowane. No i tak samo właśnie też kręcą z tymi kartami, dodają, zmieniają, także poniżej lista tego, co pozmieniali. No i jak widzicie na pierwszy rzut oka, podnieśli bardziej Warfare'a, teraz już jest, wszystkie trzy skille ma buffnięte. Poprawili jeden skill dla Witchcraftera, poprawili dwa dla Protektora i dwa dla Shadow. Dodali też jakąś rzecz dla Warfare'a, no a oczywiście nerfa dostał Witchcrafter i to bardzo mocno, bo praktycznie 7 speli jego zostało obniżonych, zmienionych albo poprawionych. Spirutal dostał 2, Protektor dostał 2. Dwa najgorsze, jak dla mnie osobiście, Flame Tornado oraz Cold Blast niestety. Podstawowy build maga idzie do piachu. No i Down Arrow. I co się dzieje z Warfare'em? Przelecimy na szybko, macie to na ekranie. Kto gra Warfare'em, ten wie, jakie są skille, więc zwiększyli heal z 36% do 40%. Heal jest zredukowany, w sensie życia tracicie mniej, 8% tylko zamiast 10%. Zwiększono base heal z 15% do 20%. Oraz za zużyty ater z 3,5% do 4% zwiększone leczenie. Zmienili też w Bladestormie to, że teraz jest double tap. Jeżeli chodzi o ten drugi skill Hatred, AP zwiększyli buffa z 0,5% do procenta na stack, zmniejszyli staki z 20 do 10, więc to na jedno wychodzi tak naprawdę, bo mieliśmy 20 po pół, albo teraz mamy 10 po procencie. No i zwiększyli też debuff z 0,85% do 1% per stack. A także Bloodbath dodali do ikonki debuffa status bar pokazujący pozostały cooldown. Dobra, jeżeli chodzi o Witchcrafta, no to tutaj dostał potężne nerfy, potężne. Te wysysanie zmniejszono z 10 do 8 sekund. Warma zmniejszyli leczenie z 75% do 60%. No i tutaj tłumaczą, dlaczego to się tak wydarzyło. Było jasne, że jego wytrzymałość była zbyt duża, chociaż ten pijawkowy styl rozgrywki był zaprojektowany dla Witchcrafta. Przekroczyło to ich oczekiwania, dlatego zmniejszają niektóre rzeczy, które dotyczą właśnie tego wysysania życia przez Witchcrafta, żeby był trochę mniej odporny. Szakle teraz będą kosztowały Ater. Zmniejszyli damage z 50% do 25%. Dodatkowo też zwiększyli damage z 5% do 10% za każdy Ater skonsumowany. Tutaj tłumaczą o PvP, że to się ten PvP Shackle stworzyło niezrównoważone scenariusze, że była to duża przewaga bez żadnych kosztów, dlatego trochę to poprawiają. Jeżeli chodzi o Magic Rapture, zredukowali z 8 sekund do 6, żeby trochę zbalansować kontrolę w grze. Jeżeli chodzi o tego expa, tego skilla, zmniejszyli czas trwania z 3 sekund do 20, bo był za długi w porównaniu z innymi debuffami. I teraz Death Touch, jak widzicie, potężny nerf, base spell power zmniejszony z 250% do 150%, bonus za ater skonsumowany z 50 do 40, ale dodatkowo jeżeli przeciwnik ma 50% życia i poniżej, no to dajemy 5% obrażeń więcej. Czyli troszkę zmniejszyli, ale też troszkę zwiększyli. Dodali coś takiego, żeby po prostu ta moc tego dotyku śmierci była odpalana tylko w określonych sytuacjach, a nie zawsze. Dodatkowo Creeping Death damage zwiększono z 15% do 30% oraz Curse Touch zredukowali damage multiplier z 30% do 20%. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o naszego Spirutala, barierę zwiększono cooldown z 15 do 18 sekund oraz skrócili czas trwania z 8 do 6. Jeżeli chodzi o aurę powietrza,
Mana została zwiększona, koszt many z 6 do 12% oraz zredukowano max health na shieldzie z 50 do 40%. I dodali fajną opcję, że teraz aura powietrza będzie zbierała damage z 4 sekund, a nie tylko 2. Także super. To akurat fajna zmiana, bo ten Divine Purpose zredukowali cooldown i dodali też czas trwania z 6 sekund do 10, ponieważ to było tak, że jak używaliśmy na przykład regeneracji na Spirutalu, nam się te staki ładowały, one były dochodziły do 20, potem znikały, był cooldown i się odpalały na nowo od 1 do 20. Teraz zrobili tak, żeby po prostu dłużej się ten buff utrzymywał i nie trzeba było ciągle go stakować. To fajna rzecz w sumie. Jeżeli chodzi o Undying Wheel, też bardzo fajna opcja. To był taki pasyw, który jak będziemy mieli 10% życia i mniej, to się włączał, dało nam 200% defensa. Teraz będzie, jak będziemy mieli 20% życia, więc spoko. Będziemy bardziej survi, w sensie takim, że wcześniej to się włączy po prostu. Banner of Protector. On miał 100% naszego życia, jak go ustawialiśmy. Teraz będzie miał tylko 40%, to trochę lipa. No ale cóż, będzie po prostu częściej niszczony ten banner. No i Spirit Shield zwiększyli cooldown z 45 sekund na 60, ponieważ bardzo często się go używało, teraz by się go używało troszeczkę rzadziej. Jeżeli chodzi o Shadowa, to tutaj bardzo fajne zmiany, bo zamienili skill Crippling Dagger z Venomous Weapon, czyli z jadowitą bronią. Zamienili je miejscami. Teraz Venomous Weapon jest na tierze 4, co jest troszeczkę dalej, ale za to z cooldown zwiększony o połowę. Dodatkowo nie konsumuje już Atheru, a regeneruje go o 20. No i dodatkowo będzie działał też w momencie, kiedy kastujemy skilla na target, także spoko. Bardzo rzadko tego się używało, teraz oni poprawili to tak, żeby była może częściej używana, zobaczymy. No i dobra, jeżeli chodzi o Wizarda, czyli moją główną postać, no i główną postać w większości graczy w grze, to tu się doczekaliśmy potężnego nerfa. Co prawda Flame Tornado nam zwiększyli tika z 60% damage'a na 80%, ale dodali nam channeling, czyli będziemy go musieli kastować. Do tej pory było tak, że mogliśmy sobie zgarnąć potwory, użyć Cold Blasta, czyli wszystko zamrozić na 4 sekundy. W przypadku potworów było to 2 razy dłużej, więc na 8 sekund zamrażaliśmy potwory. No i stawialiśmy sobie Flame Tornado na siebie i się to czyściło, tą grupę potworów. W 8 sekund to się spokojnie dało to wszystko wyczyścić. No to nam twórcy zmniejszyli coś takiego, że teraz Flame Tornado będziemy musieli kastować, czyli w trakcie kastowania Flame Tornado nie odpalimy żadnej umiejętności pozostałej. Nie wiem, jak będzie z tym przerywaniem, czy nie będzie tak, że jak nas potwór zaatakuje atakiem czerwonym, czy nam nie przerwie tego stakowania. Zobaczymy to, jak dodadzą ten patch. No i zrobili Cold Blasta, zredukowali snera z 4 sekund na 2,5, czyli będziemy zamrażać na 5, a nie na 8. Takie zmiany wprowadzone dla Wizarda. Jeżeli chodzi o Archera, zwiększyli cooldown Down Arrow z 30 na 45 sekund. Tak to wygląda. No i dobra, punkt kolejny, czyli to są karty. Co tu się zmieniło w kartach? Oczywiście widać na pierwszy rzut oka, że Wizard jedną kartę mu poprawili. 4 dostał potężnie w plecy, jedna jest zmieniona. Jeżeli chodzi o Protektora, jedna zmieniona. Shadow, jedna zmieniona, a jedna poprawiona. 3 buffy dla Warfera i Spirutal w plecy oraz Witchcraft w plecy. Zobaczmy je. Ja wam na szybko przelecę tylko, co tu się pozmieniało. Możecie sobie poczytać, co was interesuje. Ja wam tylko przypomnę, może tak, bo zaraz tutaj to zniknie. Niestety trochę mnie to dziwi, że nie dali po kolei, tak jak są obrazki, tak jak opisy, no ale dobra. Pierwszy to jest zmiana dotycząca Shadowa. Jeżeli będzie to odpalone, to się redukuje cooldown na Shadow Strike'u, Toadstool Warrior. Tutaj na Shadowa dali buffa, że zmienili z Weapon Power to na Adaptive Damage. Tak to wygląda. Tutaj bariera na Spirutalu zredukowali. Ja pokazuję te podstawowe, bo tych kart czerwonych raczej nie zrobicie nigdy, bo to są za duże koszty. To te podstawowe, po które możecie trafić, te dwa pierwsze. Redukcja ze 100 na 75%, no to dużo, 25% nam spada. Jeżeli chodzi o Hawk Warlorda, jest to buff dotyczący Warriora. Mnożnik zwiększono z 5 do 10, także podwójnie praktycznie zwiększono. Jeżeli chodzi o Deerbeer,
Jest to znowu na naszego Warriora i to są dwa buffy. 10% na 10 sekund. Player jest teraz leczony, ale redukcja jest 60%, 30, bla bla bla, ale będzie nas leczyło. Goblin Berserker. Goblin Berserker to był też na Warriora oczywiście. Nie generuje Aetheru, ale Berserk Aether generuje połowę, kiedy Berserk jest aktywny. Vampir Necromancer to są niestety już buffy, które idą na Witchcraftera. Zredukowano heal z 25% na 15%. Harvester Hog zredukowano z 50% na 30%. Otrzymywany heal. Hog Saboter dotyczył nerfa na Wizarda, czyli na erupcie naszym. Zredukowali szansę, że karta będzie aktywna z 4% na 2,5% na staka. Astor Demon na Meteor Strike'a 30% slowa dodano. Frostbond Drake, była to karta, która nam zwiększała damage na naszym Ice Stormie, zostało to usunięte. Blizzard Beast na Ice Stormie, obniżono damage z 25% na 10%, z 55% na 25% na najwyższym poziomie karty. W momencie użycia Lurking Shadow otrzymywałeś buffa na zwiększone obrażenie magiczne na 8 sekund, teraz będzie to 6 sekund. Jeżeli chodzi o dwa ostatnie skille, to mamy tutaj Frostbolta. Do tej pory było tak, że Frostbolt nakładał 3 Froststaki. Za każdy Froststak potwór wchodził w stan głębokiego zamrożenia i wtedy Frostlanca zawsze krytykowała. Zawsze był 100% szans na kryta. A teraz to zmienili tak, że Frostbolty nakładają Froststaka. Jak nazbieramy 3 Froststaki, to wtedy wchodzi on w głębokie zamrożenie na 8 sekund. I za każdy stak nałożony tego Deep Freeza mamy szansę na kryta zwiększoną o 10 do 25%, czyli jak mają 3 staki, to mamy 30 do 75% szans na kryta. I jeżeli Deep Freeze stak się zestakuje się 3 razy, ten Deep Freeze, to wtedy mamy 100% krytykala i ignorujemy 25% celu przeciwnika, jeżeli chodzi o defens magiczny. Ma to na celu tak wymasterowanie ludzi, którzy grają wizardami pod tryb Ice, ale czy to będzie dobre, to raczej wątpię. No i ostatnia zmiana, ten gigant na Cold Blaście. Miał taką kartę, że jak się kliknęło, to zamrażaliśmy ich w głębokie zamrożenie. Wtedy Frostlanca zawsze krytykowała. A teraz będzie nakładał taki debuff Arctic Burn na 6 sekund. Czyli będzie 3 razy tickował co 2 sekundy, zadając 45% do nawet 90% obrażeń od spell damage. Pod warunkiem, że macie kartę czerwoną. Czyli bardziej celujemy w te 45 albo 52,5%, może maksymalnie 60%. To tyle, jeżeli chodzi o karty. No i teraz, kochani, coś, co mnie osobiście troszeczkę zasmuciło, czyli to, co dojdzie w patchu 1.0.6. Chcą wprowadzić dwa systemy. System ryzyka i nagrody. Czyli to są fundamenty tego Ravendown. No i chcieliby, żeby zarówno PvP, jak i PvE były tak samo jakoś działały. No ale wiedzą o tym, że PvP jest... Chcieliby, żeby bardziej było takie sytuacyjne do PvP, w związku z czym wprowadzą scenariusz w patchu 1.0.6, a w 1.0.7 troszkę go poprawią. Pierwszą zmianą będzie zredukowana ilość otrzymywanego tego infamy, za to, że jak kogoś zabijemy, kto transportuje trade pack, czyli jeżeli dostawałeś jakąś tam określoną ilość za to, że kogoś zabiłeś, to sobie trade pack nosił, to teraz masz tego połowę, więc możesz zabić dwa razy więcej graczy. Tak to działa. Smutna uwaga. Znaczy bardziej na PvP ludzie będą po prostu bardziej huntowali ludzi, którzy sobie paczuszki noszą. Do tego chcą dodać cooling spawn. Czyli coś takiego, że będą się pojawiały takie randomowe spawny. No i będą z nich wypadały do plecaka cooled eyes, takie oczka. No i te oczka będzie można podnieść tak samo jak trade pack, no i oddać go do miasta, tam gdzie się oddaje taski z tablicy. No ale oczywiście dostaniecie za to nagrodę w postaci expa oraz down essence, ale minusem jest to, że widać te oczko, że je nosicie tak samo jak trade pack, więc ktoś, kto chce wam nakopać do dupy, przyjdzie i wam nakopie i wam zabierze te oczka i on sobie to odda. Także jeżeli takie oczko dropniecie, to macie taki dylemat, czy zostać na spocie i sobie troszeczkę po expić jeszcze, czy wracać przez pół mapy, żeby to oczko sprzedać, żeby nie stracić go za to, że go zdobyliście.
No i co? Dodali dodatkową funkcję, czyli legendarne ryby. Chcą dodać to w 1.0.6. Akurat rybami ja się totalnie nie zajmuję, ale wam opowiem. Jest 1% szansy, że złapiecie legendarną rybę. Ona będzie warta 2500% normalnej wartości w silverach. Tak to by wyglądało, ale niestety jeżeli tak samo jak z oczkami widać, że masz tą legendarną rybę, więc jak już trafisz jedną na 100 ryb w teorii, bo masz 1%, więc jak jedna z tych 100 ryb się okaże tą legendarną, no to wtedy zapylasz do portu i masz nadzieję, że cię nikt nie zabije, bo tą rybę widać, że ją nosisz. Każdy cię może zabić i jak cię zabije, to ci ta ryba wypadnie. Tak samo jak to oczko, tak samo jak trade pack. Także takie zmiany. Podobno spoty, gdzie się spawnują ryby, są stałe, więc tak naprawdę jak ludzie będą robili już statki pirackie, to mają łatwe cele. Będą pływać od punktu do punktu i po prostu robić takie orbitki, szukając, czy ktoś ma legendarną rybę. Jeżeli ma, będzie bite. Czy to są dobre zmiany? No oczywiście osobiście uważam, że nie, ponieważ grając Wizardem trochę odczuję to, że będzie zmiana w tych moich skillach. Dodają PvP, którego za bardzo nie lubię i bardziej naciskają. Nie czuję się silniejszy po tym patchu, a wręcz przeciwnie. Piszcie w komentarzu, co wam się podoba w tym patchu, co się wam nie podoba, co byście zmienili. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.